Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Angelika Kargulewicz i dzisiejszy odcinek zostanie poświęcony pewnej witaminie, która nie jest tak znana jak pozostałe witaminy, od razu powiem, że z grupy B, jest trochę zapomniana, niejednokrotnie nie zwraca się wystarczającej uwagi na odpowiednie spożycie tej witaminy, a skutki niedoborów mogą być bardzo daleko idące. I doprecyzowując, dzisiaj będę mówiła o cholinie, czyli witaminie B4. Jeżeli interesują się Państwo tym zagadnieniem, interesuje Państwa, czy możemy jakoś wpłynąć na zapobieganie przykładowo chorobie Alzheimera, czy też na przykład możemy wpłynąć na prawidłowy przebieg ciąży u kobiet będące w tym okresie fizjologicznym, czy też na przykład cholina może być ważna w okresach wzmożonego napięcia nerwowego, to zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Cholina to witamina z grupy B, dokładnie witamina B4. I tak naprawdę w naszym organizmie występuje w wielu częściach, mianowicie tworzy fosfolipidy, substancję, strukturę, która tworzy nasz układ nerwowy, występuje też w obfitych ilościach w naszej wątrobie. Sama cholina, ona naturalnie może być syntetyzowana w naszym organizmie. I przykładowo synteza endogenna zachodzi z wykorzystaniem seryny przy współudziale kwasu foliowego, witaminy B12 oraz metioniny. Ale jak się okazuje, w wielu sytuacjach musi być ona pomimo wszystko dostarczana wraz z dietą, czyli podaż zewnętrzna. Mówiąc o roli choliny w naszym organizmie, nie sposób nie wspomnieć, że jest niezwykle istotna dla struktury i funkcjonowania większości komórek naszego organizmu. Bierze udział w funkcjonowaniu naszych mięśni, wpływa również na funkcjonowanie naszego układu oddechowego i jest niezwykle ważna dla układu nerwowego. Odgrywa istotną rolę w procesach kojarzenia, skupienia uwagi, koncentracji, w ogóle w pracy mózgu i co ciekawe też jest prekursorem acetylocholiny, bardzo ważnego neuroprzekaźnika, który odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego. Cholina to też istotny składnik u osób z zaburzeniami profilu lipidowego albo u takich osób, które tych zaburzeń jeszcze nie mają i dzięki temu, że dostarczają przykładowo odpowiednią ilość choliny, mogą w przyszłości ustrzec się przed tymi właśnie zaburzeniami. Cholina bierze udział też w usuwaniu nadmiaru triacyloglyceroli z naszej wątroby, więc właśnie poprzez ten element wpływa na prawidłowy profil lipidowy. Chciałabym też powiedzieć, że cholina jest niezwykle ważna w żywieniu seniorów. Osoby w wieku podeszłym, po 60 roku życia, powinny zdecydowanie przyjrzeć się baczniej tej witaminie. Cholina wraz z takimi substancjami jak kwas dokozaheksanowy, czyli istotny kwas, który występuje w rybach, olejach rybich, głównie w tranie, i przy współudziale nukleozydu, jakim jest urydyna, wpływa na powstawanie substancji, jaką jest fosfatydylocholina, czyli tak zwana lecytyna. Pewnie kojarzą Państwo z różnych reklam, suplementów diety na przykład, żeby spożywać lecytynę na lepszą pamięć. I faktycznie tak się dzieje, że jeżeli dostarczymy odpowiednią ilość choliny, oczywiście przy współwystępowaniu kwasu DHA i urydyny, powstaje właśnie ta substancja, fosfatydylocholina, inaczej lecytyna, która wpływa na prawidłowy proces właśnie kojarzenia, zapamiętywania, na w ogóle prawidłową funkcję naszych komórek nerwowych. Jeżeli dostarczamy zbyt małej ilości choliny z naszą dietą, z zewnętrznych elementów, to może być taka sytuacja, że dochodzi do zaburzenia proporcji między kwasami omega-3 i omega-6. To wpływa też na zmiany w strukturze tych kwasów tłuszczowych w naszych błonach komórkowych i prowadzi nawet do utraty plastyczności tych błon komórkowych, co później nasila na przykład proces obumierania komórek nerwowych i generalnie zwiększa podatność na zmiany otępienne. Jak wiemy, w wieku starszym chcemy podejmować wszystkie kroki, które nie doprowadzą do wystąpienia zmian otępiennych. A z kolei taką postacią otępienia o najbardziej zaawansowanym obrazie klinicznym jest właśnie choroba Alzheimera. I właśnie odpowiednia podaż choliny w tym odniesieniu może być jednym z czynników zmniejszających ryzyko zachorowania właśnie na chorobę Alzheimera. Też w tym kontekście warto powiedzieć, że cholina wraz z innymi witaminami z grupy B jest też bardzo ważna w utrzymywaniu prawidłowego stężenia homocysteiny. Składnika, który jeżeli występuje w nadmiernych ilościach z powodu właśnie niedoboru choliny czy innych witamin z grupy B, może wpływać na zwiększone ryzyko zaburzeń neurodegeneracyjnych. Jakie czynniki mogą świadczyć o zwiększonym zapotrzebowaniu na cholinę? Mianowicie takie permanentne stany rozdrażnienia, też wzmożone napięcie nerwowe czasami występujące w naszym życiu, albo przykładowo u osób, które spożywają alkohol w nadmiarze. Powoduje on niestety nasilone usuwanie z naszego organizmu tej jakże ważnej witaminy. Też jak pokazują współczesne doniesienia naukowe, u osób po przebyciu choroby, jaką jest COVID, również zapotrzebowanie na cholinę może ulegać zwiększeniu.
Jeżeli chodzi o objawy niedoboru choliny, można tutaj wymienić stany lękowe, bóle głowy, mogą również pojawić się dolegliwości takie sercowo-naczyniowe. Z kolei też, żeby tutaj być odpowiednio zrozumianym, zwróćmy uwagę, że tak jak w świecie medycyny czy dietetyki, i niezwykle istotną zasadą jest zasada złotego środka. Czyli oczywiście dbamy o zapobieganie niedoborom choliny, ale z drugiej strony nadmierne ilości tego składnika również nie będą pożądane. Tak więc jeżeli chcemy w odpowiednich ilościach przyjmować tą cholinę, to tylko w sytuacjach, kiedy mamy niedobory i też w sytuacji po prostu zbilansowania jej w ramach codziennego jadłospisu. Będę dzisiaj też mówiła o produktach spożywczych, które właśnie tej choliny dostarczają. Mówiąc o nadmiernym spożyciu choliny, czasami właśnie z suplementów diety, to objawami świadczącymi o takim stanie rzeczy jest przykładowo obniżone ciśnienie tętnicze krwi, nadmierne pocenie się, czasami dunności i biegunki. Też. I zwróćmy uwagę, że nadmiar choliny może też powodować nadmierne powstawanie tzw. trimetyloaminy w naszych jelitach, ponieważ jeżeli podajemy zbyt dużej ilości choliny, ona nie jest zaabsorbowana i gromadzi się w jelicie, no to nasza flora bakteryjna, mikrobiota, która występuje w jelicie grubym, powoduje powstawanie właśnie trimetyloaminy, która może wpływać na zwiększone ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Ponadto nadmierne ilości choliny w tym odniesieniu mogą również być takim początkiem do powstawania substancji rakotwórczej, jaką jest nitrozodimetyloamina. Tak więc, żeby była tutaj jasność, zasada złotego środka, jeżeli chodzi o podaż choliny, będzie tutaj idealna. Cholina to też ważny składnik dla kobiet planujących w ciążę i specjalnie powiedziałam tutaj dla planujących ciążę, ponieważ ten okres prekoncepcyjny, czyli jeszcze przed wyindukowaniem zapłodnienia, jest czasem, kiedy możemy zadbać o odpowiednie wysycenie tkanek kluczowymi składnikami. I niezaprzeczalnie cholina jest jednym z takich przykładów. Mówiąc o cholinie, chciałabym głównie zwrócić uwagę, że jest bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju płodu, dla funkcjonowania łożyska kobiety w ciąży i w ogóle też dla funkcji samej wątroby kobiety w ciąży. Co prawda w okresie ciąży podwyższone stężenie estradiolu wpływa na zwiększoną ekspresję genów odpowiedzialnych za endogenną syntezę choliny, czyli można powiedzieć, że organizm kobiety z uwagi na fizjologię jakby stara się zapewnić odpowiednią podaż tego składnika na drodze właśnie wewnętrznej syntezy, ale niezmiennie podaż wraz z dietą, podaż zewnętrzna pozostaje główną drogą realizowania zapotrzebowania na ten niezwykle cenny składnik pokarmowy. Zapotrzebowanie na cholinę w naszym społeczeństwie wygląda mniej więcej w ten sposób, że u mężczyzn powyżej 19 roku życia powinni oni spożywać około 550 mg choliny na dzień. Z kolei kobiety powyżej 19 roku życia to jest około 425 mg choliny na dzień. Jeżeli taka kobieta zajdzie w ciążę, to zapotrzebowanie na cholinę zwiększa się do 450 mg, a z kolei u kobiet w trakcie laktacji, karmienia piersią, to zapotrzebowanie jest takie samo jak u mężczyzn w wieku reprodukcyjnym, czyli 550 mg na dzień. Dlaczego o tym mówię? Bo jak pokazują dane statystyczne, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to tylko 10% dorosłej populacji realizuje zapotrzebowanie na cholinę. I co niestety jest bardzo zatrważające, tylko 8% kobiet w ciąży realizuje wytyczne związane z zalecanym dziennym spożyciem tej jakże istotnej witaminy. I teraz kwestia zasadnicza. Gdzie znajdziemy cholinę? Ja jako dietetyk kliniczny głównie zalecam, żeby w pierwszej kolejności, mówiąc o podaży jakiegoś składnika i obawiając się, że możemy nie dostarczać go w wystarczającej ilości, to w pierwszej kolejności zadbałabym właśnie o ten aspekt codziennego żywienia. I cholina głównie występuje w świecie zwierzęcym. Znajdziemy ją w żółtkach jaja, w podrobach, rybach, mięsie, ale również jest obecna w świecie roślinnym. I przykładowo produkty dostarczające choliny to przykładowo kiełki pszenicy, drożdże, rośliny strączkowe oraz także orzechy. I tutaj muszę wspomnieć o ważnym aspekcie, mianowicie w świecie roślinnym zawartość choliny jest zdecydowanie niższa niż w produktach pochodzenia zwierzęcego. Dlatego też osoby, które w swoim codziennym jadłospisie wykluczają grupy produktów zwierzęcych, czy to będzie fleksitarianizm, lakto-owo-wegetarianizm, czy zupełnie weganizm, to należy mieć też świadomości taki fakt, że mogą wystąpić niedobory choliny i trzeba wtedy na pewno też większą uwagę przywiązać do tego, jakie produkty spożywcze na co dzień są stosowane. A w szczególności zwróciłabym uwagę na dostarczanie choliny u kobiet wegetarianek, które planują ciążę, które zachodzą w ciążę, tak żeby spożycie też choliny było optymalne.
Jeżeli interesuje Państwa konkretna zawartość miligramowa choliny w konkretnych produktach, to dla przykładu 100 g żółtek jaja, to jest około 5 żółtek, dostarcza około 680 mg choliny, czyli można powiedzieć, że w 100% pokrywa taka ilość żółtek dzienne zapotrzebowanie na cholinę. Przykładowo 100 g wątróbki wołowej to około 300-330 mg choliny. I na przykład 100 gramów, czyli taki jeden kawałek wołowiny, będzie dostarczał około 40 do 70 mg choliny. Źródła zwierzęce najbardziej cenne pod tym względem, ale również znajdziemy cholinę w produktach pochodzenia roślinnego. I tak dla przykładu 100 gram nasion soczewicy to około 90 mg choliny. Tak samo podobnie będzie w przypadku ciecierzycy. 100 g nasion ciecierzycy to od 90 do 100 mg choliny. Przykładowo 100 g suszonej spiruliny to będzie około 60-66 mg choliny i 100 g nasion sezamu około 25. Drodzy Państwo, myślę, że warto zwrócić uwagę na odpowiednią podaż choliny, ponieważ jest niezwykle ważna dla naszego układu nerwowego, dla naszego układu sercowo-naczyniowego, ale pamiętajmy przede wszystkim, że liczy się zasada złotego środka i w pierwszej kolejności zachęciłabym do weryfikacji, czy nasz codzienny jadłospis realizuje odpowiednie zapotrzebowanie, pokrycie zapotrzebowania na ten niezwykle cenny składnik. Jeżeli podobał się Państwu dzisiejszy odcinek, zachęcam do pozostawienia kciuka w górę i do zasubskrybowania kanału, a ja zapraszam już na kolejny odcinek.